Bardzo trudno. Wszyscy, wiele osób, z którymi rozmawiałem, kolegów, co jechali tutaj wcześniej, mówili, że będzie ciężko. Nie przypuszczałem, że aż tak. Dużo szczytów, ślepych zakrętów nad przepaściami. Zupełnie inny shooter niż taki, z którym mieliśmy do tej pory do czynienia. Też nasze doświadczenie shooterowe troszeczkę jest ubogie, jak na Mistrzostwa Świata, ale będziemy się starać to naprawić. Myślę, że kupa nauki przede wszystkim dla nas. Dużo kilometrów przejechanych. Samochód cały, nierśnięty. Także jesteśmy zadowoleni. Wiemy, że to tempo jak gdyby nie do końca mnie przynajmniej satysfakcjonuje. Myślę, że tak cenne kilometry, które tutaj przejechaliśmy, zaprocentują już w niedalekiej przyszłości. No, dostaliśmy duży wycisk tutaj z Przemkiem. Myślę, że wyjdzie nam to tylko na zdrowie. Nie jesteśmy do końca może zadowoleni z naszego tempa, jakim jechaliśmy, ale też było takie założenie, no, że chcemy przede wszystkim zebrać doświadczenie, chcemy dotrzeć do mety i być coraz szybszymi, no bo okej, mogliśmy zaryzykować, mogliśmy na początku jechać dużo szybciej, tylko że słabo by było, gdybyśmy zostali na drugim odcinku, cały dzień by przepadł, nie po to przyjechaliśmy tutaj, nie po to z Szymkiem testowaliśmy przed tym rajdem, nie po to się przygotowujemy, żeby móc sobie pozwolić na takie błędy, więc woleliśmy tak naprawdę kosztem wyniku na mecie zdobyć doświadczenie, które mam nadzieję, że tak naprawdę z rajdu na rajd będzie procentowało.